Dzień dobry, witam wszystkich hodowców z Wilkowic. Znajdujemy się w hodowli Dawid i Franciszek Pastor. Hodowca bardzo krótko, że tak powiem, lotujący, ale bardzo utytułowany. Może przedstaw się o swoich osiągnięciach. Dzień dobry, witam wszystkich kolegów i koleżanki. Lotujemy w oddziale Żywiec 034 Okręg Bielsko-Biała od 2015 roku. Wyniki to może zacznę od 2016, jak zaczęliśmy, to 3 najlepsze lotniki oddziału Żywiec po 14 konkursów, w tym roczna, która zdobyła 14x14, był to pierwszy przewodownik oddziału Żywiec i 9 przewodownik rejonu Beskid Żywiecki. W 2017 zdobyliśmy wicemistrza oddziału Żywiec, wicemistrza rejonu Beskid Żywiecki i piąte miejsce w okręgu Bielsko-Biała i 6 miejsce w średnim dystansie. W 2018 roku był to sezon wybitny. Mistrz oddziału Żywiec, mistrz rejonu Beskid Żywiecki, mistrz okręgu Bielsko-Biała w kategorii M. Druga seria ze 770 km, trzecia seria i druga seria. Trzeci lot to było 13 godzin maraton, to była druga seria. Bardzo czołowe gołąbki siadły, jak i na okręg, jak i na cały rejon. 2019, mistrz oddziału Żywiec, mistrz rejonu Beskid Żywiecki, wicemistrz okręgu Bielsko-Biała w tradycyjnym, mistrz w dalekim dystansie, mistrz w kategorii M. 2020, mistrz okręgu Bielsko-Biała w tradycyjnym, drugi wicemistrz w średnim dystansie, pierwszy przodownik w dalekim dystansie, pierwsza seria z maratonu, czwarta seria i druga seria z Brukseli i lotu narodowego. Czyli, żebym dobrze to zrozumiał, ty jesteś w tym roku mistrzem okręgu Bielsko-Biała i w zeszłym roku też byłeś mistrzem okręgu Bielsko-Biała. W zeszłym roku byliśmy mistrzami w dalekim dystansie. Aha. I wicemistrzami w tradycyjnym. Rozumiem. A w tym roku jesteśmy mistrzem w tradycyjnym, drugim wicemistrzem w średnim dystansie. A przypomnijmy, z kim tu rywalizujesz, że tak powiem, w oddziele może. W oddziele jest bardzo dobry hodowca Wojciech Handerek. Pozdrawiamy pana Wojtka tutaj. Pozdrawiamy. Ma pan w końcu godnego rywala do siebie, dla siebie, także pozdrawiam. A w okręgu wiadomo, Marcin Paluch, Krzysiek Kawaler, Kaszek, Paszek Karol. Czyli rozumiem, że w tym roku też został Marcin Paluch też pokonany i Wojciech Handerek też pokonany. Tak, no bo jak jest mistrz okręgu w tradycyjnym, to wszystkie loty do kupy, 500, 700, 1000, wspólne starty, 15 oddziałów. Czyli ja rozumiem, że oprócz tych mistrzów, które są na internecie, są też mistrze nad mistrzami, tak to mam rozumieć. No dobrze, no dobrze, tak, dobrze. No. Widzę, że gołębnik no nie ma tu, że tak powiem, zbytnio dużej fermy. Może tu ktoś nam byś opowiadał o gołąbkach w ogóle. Znaczy, zanim może jeszcze o gołębiach, to też ważna taka uwaga tutaj, bo też nie wszyscy hodowcy wiecie, że tutaj w okręgu wy loty 500 km i 700 to wszystkie oddziały jakby razem są puszczane tak, gołębie. Tak, wszyscy z jednego miejsca. To nie miejsca. Jest tak, że wyniki są z list oddziałowych, tylko nie. Z list okręgowych. No to jest ważne, to się wygrywa, zdaniem... to się wygrywa. Ten, kto wygrywa takie loty, zostaje mistrzem, powiedzmy, dalekiego dystansu czy kategorii M, no to jest prawdziwy mistrz, który w tej wspólnej rywalizacji, ze wspólnego startu jest pierwszy, tak? To, tak czyli tak, pierwszy no de facto jest pierwszy. Tak to moim zdaniem powinno być zorganizowane, że właśnie te mistrzostwa Polski powinny być wybierane z takich dużych lotów, tak? Na przykład w Belgii. Tam nikt nie patrzy na jakiegoś mistrza oddziału, mistrza klubu, tylko każdy patrzy na, powiedzmy, te loty narodowe. A ja podejrzewam, że wasz okręg, latąc te 500 czy 700, to macie więcej gołębi niż lot narodowy w Belgii. Ile idzie na taki lot? Okręgowy, no powiedzmy 500 pierwsza to jest około 39 tysięcy gołębi wypuszczone. To jest 15 oddziałów. Sami możecie sobie... Idzie około 20 tysięcy narodowy lot. A tu powiedzmy, że lot okręgowy idzie praktycznie dwa razy tyle. Także ja sądzę, że gdyby Śląsk poszedł w końcu po rozum do głowy i 500, 700, 700 już mamy, ale 500 lecilibyśmy ze wspólnego startu, to naprawdę tych gołębi było bardzo dużo, no i z tego powinniśmy robić mistrzostwa. A nie, że ktoś jest mistrzem oddziału, a w rejonie go nie ma i jest mistrzem okręgu z listy oddziałowej. Na w rejonie nie istnieje. Także na tym też się warto zastanowić. Ale teraz wróćmy tutaj hodowli, bo bardzo mnie to zainteresowało. No, spodziewałem się, że tak powiem, ferm, bo tu w okolicach były na paru gołębnikach, to zawsze są pokaźne te budynki. A tu widzę prosta, fajna konstrukcja. Ja zaraz nie się cofnę, za dużo. Żeby też pokazać, tak. Ja rozumiem, że to jest gołębnik zarówno jak i lotowy, i rozpłodowy. Rozpłodowy i młode, wszystko w jednym. Czyli też, panowie, jak widać, nie trzeba mieć tu dużych hektarów, dużych połaci, żeby sobie radzić i żeby tutaj to latać. Może pokażę, tu są gołębie młode z pierwszego lęgu. Tak zwane po dowca, w gołębiach lotowych bardzo dobrze leciały. No, skupiamy się, młode chować już po gołębiach swoich, nie? Bo naprawdę są wybitne gołębie. Po 11, na drugim locie podwiat było 11 pierwszych na młode. Na rejonowym ostatnim, na cały rejon były 4 pierwsze z wyprzedzeniem. Bodajże czwarty lot, też podwiat. A ten lot rejonowy, to ile gołębi idzie?
Na młode około 5,5 tysiąca, bo to był ostatni lot, już nie było takiej dużej ilości, ale na początku powiedzmy na stare to jest około 13-12 tysięcy, bo to są trzy oddziały, Węgierska Górka, oddział Ipowa i oddział Żywiec. A pytanie co do młodych, czy młode jakoś zaciemniasz? Nie, nie, czy nie zaciemniamy, normalnie, naturalnie? Naturalnie, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu wywózka na 50 km. A, czyli nie ma gdzie takich, bo znam tu zwolenników, którzy w te głębie katują codziennie 50-100 km, to jednak rozsądek. A, to nie u nas. To nie u was. Potem te gołębie, wiadomo, mają się wykazać na stare. Nie? A jak się... z chorobą młodych? Jak sobie radzicie? Czy występuje? No, to, czy... dwa lata mamy spokój. Dwa lata macie spokój. Na szczęście. O, no to coś gdzie się zmienia. Chociaż w tym roku po raz pierwszy się ornitoza przyplątała, ale to słyszałem, że dużo hodowli miało. Bardzo dużo. Bardzo w Polsce i ogólnie. Tak, bardzo dużo w Polsce. Nie wiem, czy to było spowodowane, ale to nawet teraz hodowcy dzwonią, narzekają na te łzawiące oczy. Ale to jest ornitoza czy zapalenie spojówki? Bo to nie wszyscy rozróżniają, bo w tym roku... Była epidemia zapalenia, no, ornitoza, ale później zapalenie spojówki. To jest drobna różnica, ale jednak jest. I inne są objawy też. Tak, ale mnie też nie pierwszą rzecz, jak trzy osoby dzwonią, to ja radzę, że pierwszą rzecz pozamykali najpierw gołębniki, bo co ja na przykład zrobiłem u siebie. W związku z tym, że przekładałem młode do gołębnika dorosłych, otworzyłem cały gołębnik na przestrzał i za chwilę te młode, które miały przewiew, za chwilę te wszystkie siedzące po jednej stronie miały zające oczy. Zamknąłem tylko jedną zasuwę i się wszystko uspokoiło. Także to też wina czasami przeciągu jest. To właśnie przykład taki, że tu jest pierwszy ręk, tu było czysto bez ornitozy, ale drugi ręk jest tam na przedziale, no to tam były oczy spuchnięte. Pytanie też właśnie, czy to nie jest związane gdzieś z powiewaniem wiatru, bo na przykład miałem takich par hodowców, że mówią, że już podawali wszystkie, wymienił leki, które podawał. Ja mówię, to pani, to już musiało pomóc. A on mówi, że nie pomaga. Ja mówię, wiesz pan co, zrób pan tak, zamknij pan cały gołębnik na 3-4 dni, zaraz się reagują gołębie i po kolei otwieraj i może coś masz z przeciągiem. I rzeczywiście potwierdziło się, że to było wina przeciągu. Ale dobra, wróćmy do gołębi. Czyli tu mamy gołębie z pierwszego lęgu? Tak zwane z gołębi lotowych. Czyli... Z lotowych. Tak. Aha, czyli młode, czyli rozumiem, że młode, dorosłe gołębie przed lotami też wychowują gołębie młode. Tak, wychowują. A po jeden czy po dwa? Różnie, zależy no. Jedne pary miały po jednym, drugie miały po dwa i nie widziałem różnicy w czasie sezonu. Aha, nie było widzenia różnicy. A ogólnie ile tak młodych starać się chować? No w tym roku było dużo, 78 sztuk bodajże, tak, tak. To jeszcze nie jest tak dużo, bo dla mnie dużo to jest 300, jak niektórzy mają. Także 50 starych zostało po lotach, po selekcji już i młodych jest 50, czyli na przyszły rok będzie 100. To bardzo ładnie. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy. Zobaczymy, tak, tak. Bo to... Pytanie moje takie, to rozumiem, gołębnik rozpłodowy. Tak, tak. A gołębie rozpłodowe, że na czym bazujesz? Czy to gołębie zagraniczne, polskie? Są gołębie z Panderozy, z Owigora. Z Owigora. Są Vanrony, Vandanabele, z Bosa. Obecnie już ten głos jest sprzedany, bo 10-letni wydał kapitalne lotniki. Gołębie są oparte, sprowadzone od Kielesiaka Leszka. Z Panderozy. Z Panderozy, trochę od Merwe. Ale też słyszę, że tu sprowadzasz gołębie, czy wrzucasz gołębie swoje, sprawdzone. Tak, tak, które zasłużyły, można do rozpłodu, jest to taka samica o numerze 1993, to jest od Pawła Socały z Andrychowa, którego pozdrawiam. Wywodzi się z gołębi Częczek Wożała razy De Bruyne. To ona w swojej karierze 12 konkursów pierwszej dziesiątce na oddział, pierwsza lotniczka w okręgu w kategorii H, trzecia lotniczka w kategorii D, w tym roku czwarta lotniczka ogólnie, druga lotniczka rejonu. Zsiada od 100 do 700 km i szpica cały czas. Taki gołąbek potrafi z 200 km długa siąść, pierwsza z 500, 700, 300, no wybitny gołąb. I właśnie w przyszłym roku będziemy chcieli połączyć na samca z linii pielesiaków, które siostry fenomenalnie u nas lecą. Na gołębniku robią po 12-13 konkursów, też pierwsze konkursy i zobaczymy jak to się sprawdzi. Ale to też widzę. Skąd taki zapał w ogóle do gołębi? Jak to się zaczęło? No tego... taty, no. Tata od małego ma gołębie. Ja zaczynałem w ogóle od rasowych miałem. A potem małymi kroczkami, no przeszło się na pocztowe. No. Dużo ludzi mnie skreślało, mówiło, no, że nie ma żadnych szans. A to się okazało, że byli w błędzie, nie? Ale... Ja mam takie pytanie tutaj, bo tutaj są gołębie rozpłodowe, tak? Prawda? Tak. I one teraz przebywają na tej wolierze cały czas, wchodzą do gołębnika? Jak nie, cały czas są tak, jak tutaj. Ale to mamy samice, tylko czy... Ja teraz są razem, będą rozdzielone... Czyli są wszystkie gołębie rozpłodowe? Wszystkie. To ile par rozpłodowych masz? 9 par. 9 par. Były jeszcze gołąbki, wracają do rozpłodu od Otto Kornera, 2 pary. Ale nachowaliśmy już tyle z tego, 25 sztuk jest na lotowy, wnuki, prawnuki. Dzieci z tego też pierwsze konkursy na rejon, oddział, roczna z tej pary 14 na 14 zrobiła jako roczna samica. Cały program lotowy w okręgu przeleciała, no. Zrobiła. A okręg ma 4500 pod rząd, także no. Tu nie ma miękkiej gry. Ale też mamy fajnie, bo mamy takiego przyjaciela w Opolu, który
No można zabiera trzeci ten gołębi z spodu, łączy to nasze najlepsze lotniki u siebie i przywozi nam gołębie. A, czyli wymieniacie? Wymieniamy. Tomek z Opola i... O, można powiedzieć, że o, nasze gołębie, najlepsze dzieci rozpłodowe i dzieci lotników są u niego. Rozumiem? On to krzyżuje na siebie i nam przywozi do lotów. Aha, czyli taka typowa krzyżówka do lotów. Tak, i super gołąbki, super. No to bardzo, 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 bardzo ciekawe. Ale no 9 par też bym chciał do tej perfekcji dojść, żeby mieć tylko 9 par i tak łoić tu chłopaków okręgu. No bo... Ja znam takie hodowle, którzy, ale to belgijskie, to nie polskie, żeby miały po 4-5 par rozpłodowych i też tam niewielką ilość gołębi. Także... No ale nie, jestem pod wrażeniem, bo naprawdę hodowla nieduża, bym powiedział nawet, że mała, bo 9 par w rozpłodzie, to tu mi się wydaje, że hodowcy powinni porządki zrobić w gołębikach na wiosnę, bo jak widać, dużo gołębi się pogubiło w tym roku, coś chyba trzeba zmienić. A jak z gołębiami pracujecie w sezonie? Czy też gołębie dużo wywozicie? Stare wywozimy, staram się w czwartek lub piątek, przed lotami 300 km. A pokazujecie gołębie? Tak, cały czas. Przed każdym lotem pokazujecie? Od 100 km do 1000 pokazuję. Czyli tak są gołębie już nauczone, że... Tak. Mają taki cykl swój, że nie zmienia, są przyswojone do tego i... Znaczy, no ja też to właśnie wprowadzam u siebie z tym, że pokazujemy, dlatego że jak mnie nie ma, to dziewczynę łapie złapać w celi niż po gołębniku i... No, właśnie. Pióra zostały, i ogony są całe. No ale no fajnie, a może zobaczymy jakieś lotniki? Dobrze. Tak, wyjdziemy do gołębnika. To teraz jak to zrobimy, bo tu mam młode podrostaczki. Teraz jesteśmy w gołębniku lotowym, możemy zobaczyć jak wygląda przedział dla samic lotowych. No obecnie jest tu 28 sztuk starych samiczek na sezon 2021 i są tutaj młode powdowca, które będą wysyłane w tym tygodniu do klientów. Samiczki tak cały sezon siedzą lotowy, która się paruje, jest zamykana o tak. Czekaj sobie. Wiadomo, pod koniec sezonu rocznym, gdy idą na 500-ki, na 700-ki, musimy zaczyna, jak to mówią, odwalać w głowie, no to są zamykane. Spokój. I jest oblot rano i tak jak... Oblot rano i wieczór, dokładnie. Samiczki, dwa razy dziennie. Samce i karmione i zamykane są. Raczej te, które się tylko parują, są zamykane. A tak, to siedzą o tak. Rozumiem. Cały czas. Jaką metodą lotujesz? Totalne wdowieństwo, wszystko. Samce, nie masz tak, że część... A wszystko idzie na lot? Wszystko idzie, wiadomo, przychodzą 500-ki, 700-ki, no to część już zostaje w domu. Roczne przede wszystkim. Na 700-ki daje tylko same samiczki, taką obrałem metodę. I może się to zmieni, może spróbuję w przyszłym roku samce, no zależy jak ci sezon ułoży. Czyli tu jest ten pierwszy przedział, tak? Tak, wchodzimy bezpośrednio do samiczek. A samczyki? Przejdziemy tam dalej. A tak poza sezonem one mają wolny oblot, czy już raczej nie wypuszczasz ich? Póki są razem w parę i wychowują młode powdowca, to mają luźny oblot, klapy otwarte, chodzą sobie po ziemi, zbierają. A tak teraz, no, jak są już rozdzielone i się pierzą, no to są zamykane, bo jaszczą, gdzie jak zwariowany. A szkoda by było. Dobra, idziemy dalej. A karma widzę cały czas leży, tak? Cały czas, pierzeniówka. Cały czas dobre jedzonko, muszą się wypierzyć. Na jakie pierzenie, takie loty niestety. Muszą być zadbane ptaki. Tu jest przedział dla... Dla wdowców. Dwa takie przedziały są, tak? Dwa takie, można powiedzieć bliźniaki. Możemy zobaczyć, co naprawdę jest niewielka ilość tej gołębi. Drugą taką hodowlę widziałem u Mariusza Arkusa też, tylko że on klasykiem leciał. A tutaj jest też, o, tu jest drugi. Wiadomo, te luźne cele będą uzupełnione przez młode z tego roku, samczyki. Tutaj duża przewaga samców, to jest właśnie Hermann Kuster z Otto Kornera. Bardzo dobre gołąbki na 300-500 km. Pielęsiaki, tak jak wspominałem przedtem na początku. Wy macie ten ciężki program lotowy, tak? Bo 4-500 tak. Pod rząd. Jeszcze mieliśmy 900-kę. I jeszcze 900-kę w tym sezonie mieliście, tak? I u ciebie kapitalnie te gołębie się sprawdzały. No zobaczymy jak w przyszłym roku, coś mi się tam obiło o uszy, że ma być jeszcze cięższy sezon, nie chcę nic mówić. Więcej lotów długich, zobaczymy. No. Co zarząd wymyśli okręgu Bielsko-Biała. Ja tam nie narzekam na długie loty, bo wychodzą, nie? Jak 700-ki, jak Bruksela, jak 900-ka. To może zdradzisz troszeczkę tam tajemnicę, jak te gołębie przygotowujesz, jak masz 4-500-ki, później te 700-ki, 900-ka, żeby one ten cały sezon wytrzymały. I samce, i samice, bo to jest naprawdę, to jest... Znaczy, co mogę powiedzieć? No, gołąbki są przygotowywane na każdy lot tak samo, czy 100, czy 700, czy nawet 1000. Karma jest taka sama, tylko jest wzmacniana słonecznikiem.
A karm stosujemy z Prima. Ale uszczony, tak, tak. Z Prima. Jest to zonta i bomba. Z MDM-u jest LE, taka energetyczna. I LSE, lotowa Super Energy bez nasion wstrążkowych. No i to jest karma od poniedziałku do piątku. Można powiedzieć tak samo, tylko wiadomo, czym czwartek, piątek to więcej energetycznej, drobnych nasionek, to jak jest w karmie, to dochodzi, nie? Suplementacja to jest środki od Macieja Domkowicza. Stosujemy już 5 lat, jak lecimy gołąbkami starymi. No i niesamowitej kondycji utrzymują te środki. Te środki są ziołowe, dobrej ceny, wydajne. No i tu się to sprawdza, jak przy pierzeniu, przy odpowie i przy lotach. A jeśli chodzi o karmienie, czy karmisz, wydzielasz karmę, jak to wygląda? To jest ważna sprawa, nie? Przy takich lotach. Czwartek jest... i piątek na wieczór gołąbki mają dosyta karmy. No i sypię karmiki pełne. To, co nie zjedzą, sypuję, zjada rozpód, albo po prostu wywalam, wyrzucam. No bo to są, lecytyna jest na karmie, taki środek jak Ekstra Energia z Domkowicza, do wody idzie maraton, no i wtedy wiadomo, tego, to, jak nie zjedzą, no to idzie do wywalenia albo do rozpłodu, nie? Pełne karmiki, ile zjedzą, tyle zjedzą, reszta sypuje. Muszą być pełne, no tak okrągłe. Jak mówiłeś, przed lotem są wywożone i pokazywane są gołębie, tak? Tak, tak, tak. Jak przychodzą z wywózki, wszystko wchodzi tutaj na główny gołębnik. Są ze sobą, no zanim przyjadę z wywózki, no z Mikołowa jest 50 km, to jadę tak 45 minut. To są ze sobą 15, no wiadomo, przylecą w 35 minut. No to 20 minut tu są ze sobą, rozdzielam karmienie. W piątek gołąbki tylko rano mają wywózkę, po południu już nie latają, regenerują się. Ale to samo, Mikołów, tak? Też 50 km? Mikołów, tak? Tylko tam jeżdżę, więcej nie trzeba. Tak bezpośrednio na pierwszą wywózkę pojechałem do Mikołowa na 50 km. Aha, no o 18 tutaj wieczór, wszyscy się śmiali, no ale gołębie przyszły pierwszy raz. A powiedz mi, czy nie jest tak, że jak na przykład przyleci samczyk, nie ma samicy, to na drugi lot jest gorzej? Co ty robisz, żeby... No właśnie, u nas jest tak, że zdarza się, że od wybitnej samicy zgubi się samiec. No co zamykam jej cele, po prostu idzie sama do jakiego samca chce i nie ma jej to różnicy. Po prostu nie traci nic na motywacji. U ciebie lepiej samice latają, tak? Znaczy, bo ja samice wiadomo, na 700. Samce to jest, dominują na 300. Siadają pierwsze na rejon, na oddział. No ale jak przyleci taki samiec, a brakuje samicy, to masz jakieś luźne samice? Nie, nie. Nic. Czeka. Nie, czeka. Chwilę czeka, nic tak się nie dzieje. Tak są po prostu przyzwyczajone, nie? Nic się nie dzieje. Jeśli chodzi o gołębie roczne, no wiadomo, ten sezon zawsze jest na gołębie roczne ciężki, dużo się tych roczniaków gubi. Jak ty to robisz, żeby tak nie... No to roczne w tym roku 4 sztuki się tylko zgubiły i to 2 na takim ciężkiej 400, bo u nas w oddziele była 500 i 400 w jednym dniu. Dublowane mi się. No dublowane, właśnie ciężko było gołębie wtedy podzielić, bo tu wiadomo, gołębie trzeba na 500 dać do okręgu z 50, na 400 do rejonu. Roczne poszły na 400 i dwulatki, a starsze na 500. Wtedy była pierwsza seria, jak dobrze pamiętam, z 500 na oddział. A krosno wyszło, no niestety trochę gorzej, bo 7 się wbiło bodajże seryjny. No bo najlepsze poszły na 500, ciężko było mi stado podzielić. No. Ciebie to jest tak, że ty gołębie masz i na, jak mówiłeś na początku, i na 100 km i na 700, bo i tutaj w kategorii A super, prawda? Znaczy, bardzo dobrze i na tych dalekich lotach. No w kategorii A no, na razie jesteśmy bez weryfikacji, ale można powiedzieć, że jest prawdopodobnie pierwsza trójka w okręgu, jak i w C, jak i w maratonie. A jak się wiadomo, teraz dokumenty muszą przejść weryfikację, bo to podpis, sobie pieczątki, nie wiadomo jak się to potoczy, więc nie ma na razie to... Wynik jest zrobiony, jeżeli będzie ok, dokumentacja, nie będzie do odrzucenia, to taki wszystko wynik. Przejdzie, to będzie dobrze, trzeba czekać cierpliwie. Myślę, że do 3-4 tygodni powinno być już wszystko wstawione na internet u nas w okręgu. U was troszeczkę jest inaczej w okręgu, tak, że wyniki są dopiero po weryfikacji PZHGP, głównej weryfikacji zarządu, no po tym potem są wstawione. Jeśli przejdą w regionie i przejdą w PZHGP głównym, to od razu są w okręgu wrzucane. Co, zaprezentujemy teraz kilka tych czołowych gołębi lotowych, ale wyjdziemy chyba na zewnątrz, będzie więcej miejsca, tak? No, pewnie. Okay. No tu jesteśmy w tym drugim gołębniku, gołębi młodych, gdzie przebywają. Gołębie młode wychowane po gołębia z rozpłodu, tak zwany drugi lęk. Czyli one są osobno, polotowych jest na tamtej części gołębnika, a po rozpłodowych są tutaj. Tutaj, tak, tak, tak. Ale powiedz, na lotach tak nie było różnicy. Właśnie chciałem się spytać, czy jest jakaś różnica taka? Nie ma różnicy. Nie ma, nie ma. Porówno.
Też dużo hodowców właśnie po lotnikach nie ciągnie, tylko po gołębiach. Znaczy, moim zdaniem po lotnikach wychodzą dużo lepsze gołębie. Witalniejsze niż z rozpłodu. Wiadomo, musi być jakiś tam zapyczek w rozpłodzie, ale jak powiedziałem, my się staramy teraz skupiać na swoich lotnikach, bo wydają kapitalne gołębie, które siadają już na wszystkich dystansach, a więc po co lepsze szukać. Mhm. Czyli teraz po prostu będziecie starali się to wszystko na linię, tutaj na te swoje gołębie. No i tu też mówiłeś, że tutaj nie miałeś kłopotu z tą ornitozą, tak? Nie, czy tu był kłopot? Tu był kłopot właśnie z ornitozą, były oczka popuchnięte na tamtym przedziale. Ale zobaczmy, tu wentylacja jest super, wszystko jest okej, okay, ale też... Może też po prostu, bo był taki lot, co 7 obcych weszło i mógł się wody napić, przynieść coś, a, i tu wchodziły akurat, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Tylko wyłapywaliśmy, to był bardzo ciężki lot, właśnie dużo tutaj młody weszło z nowego sącza. Może coś, wiadomo, był taki okres, co pani ornitoza panowała, więc... Także też tutaj taki wspólny mianownik na te dobre chyba hodowle to funkcjonalny gołębnik. Ja tutaj tak specjalnie tu pokazuję, żebyśmy zobaczyli, jak tu wentylacja wygląda. Najważniejsze, żeby gołębie chyba w gołębniku dobrze się czuły. No właśnie, gołębie. Bardzo dobrze by się czuły, żeby były zżyte z hodowcą, mm-hmm, wszystkim, żeby... Wszystko się musi do kupy zgrać. Gołąb, gołębnik, wszystko. Potem jest wynik. Niby trzeba to jest takie wszystko proste, ale to jest wiele czynników właśnie decyduje o tym sukcesie. A najlepiej nie kombinować, nie zmieniać, albo w jeden tydzień nie wyszło, to zmienię, może preparat czy coś, dokumentację, karmienie. To jest najgorsze. Tak, na moim przykładzie i taty, pierwszy lot na stare, pierwsza seria, drugi lot, pierwsza seria, w pierwszej dziesiątce gołębie, pierwsze na oddział, wszystko. Przychodzi trzeci lot z wiatrem, huragan w ogon i wbijam tylko 7 seryjny, te najlepsze gołębie przychodzą. Odżywca, czyli nie z kierunku, od węgierskiej górki przeszły tam gdzieś górami. Przychodzi następny lot pod wiatr, od razu 4 w pierwszej dziesiątce na oddział. Tylko że jest lot pod wiatr, to gołębie pokazują klasę, pracują. Przygotowanie, jakość. Ale ty nic nie zmieniałeś, wiedziałeś, że nie, wszystko... nic nie zmieniałem, bo wiedziałem, że to był lot z wiatrem. Zdarza się, w każdym sezonie u każdej hodowli zdarza się taki lot, słabszy lot też. Mhm. Ważne to jest u hodowcy, żeby właśnie nie wpadał jakby w panikę, nie zaraz szukał przyczyn, że te gołębie chore albo coś tu źle zrobiłem, tylko trzymać się tego sprawdzonego swojego systemu i tyle, i nic nie zmieniać. Widzimy tutaj gołąbki nieprzyciemniane, już też są dosyć mocno rozpierzone. No teraz taki okres, karmniki pełne, pierzeniówki, no, możemy zobaczyć. Drobnych nasionek dosypujemy. No muszą się wypierzyć, no jak się wypierzą, tak jak powiedziałem przedtem, tak polecą, no, jakie pierzenie. Sezon się skończył 2020 po locie Brukseli i automatycznie zaczął się następny. Trzeba pracować, wypierzyć. A jak właśnie ta Bruksela wyszła, czy może coś powiedzieć? Bruksela no, wyszła fenomenalnie, bo w pierwszym dniu mieliśmy 4 gołąbki z 5, czyli 4 w konkursie. Na oddział była, przepraszam, na okręg była druga seria, na strefę trzecią była... czwarta seria, drugi gołąb był na okręg, także bardzo dobrze. Do ciebie ile jest z Brukseli dokładnie? 1060. A, czyli ładny, no, ładny dystans już te gołębie miał, no, ale to jest no... Co najlepsze, te gołąbki co poszły na Brukselę, czyli siadają ze 100 km, z 500, z 300, 700, no, z każdego dystansu. Nie przeszkadzaj. Nie przeszkadza właśnie, to jest właśnie... nie. To jest rozpłodowy? Lotowy. Lotowy. On jako 4 konkursy ma w pierwszej dziesiątce. Ale nogę no właśnie. Zaprezentujemy właśnie teraz gołębie, te najlepsze lotniki, które tutaj latały. Tak, nie wiem, czy umiem prezentować, bo nie mam perfekcji. Nie wiem, czy umiesz trzymać dobrze. No nie wiem, ale swojego ptaka umiem trzymać dobrze, to się proszę nie przejmować, to się wytnie. Możemy zobaczyć. Krótka historia może o tym. A to jest gołąbek wywodzący się z Hermes Custes po gołębiach Otto Kornera. On jest 3-letnim, 4 konkursy w pierwszej dziesiątce na rejon. Bardzo dużo konkursów w top 100, setce. Siostra jako roczna 14x14. 2-18 w drużynie mistrza okręgu. Od 2016 do 2020 siostra 55 konkursów. No, ale to ciekawe, to jest gołąb lotowany. Przeszedł cały sezon i zobaczcie, jest koniec sezonu, już minął prawie no, dalej niż miesiąc, nawet dalej niż dwa. A on dalej ma 3 lotki do spierzenia, więc on śmiało jeszcze mógłby lecieć. No jeszcze by może namieszał konkurencji. Jeszcze może by namieszał, ale to tak zapytam się, jak te gołębie karmisz, że one po prostu mają tyle lotek do spierzenia? Bo... Tak jak mówiłem, no cały czas właśnie mają taką samą karmę, nie? I one same sobie regulują prawdopodobnie, tak. Bo ja obawiam się, że hodowcy często zmieniając karmę, że taki powiedzmy mało bogaty na bardzo bogatą, sami powodują ten efekt rozpierzania się nagle. Tak, tak.
No bo tutaj, no kurczę, ale gołąbek ładnie zbudowany jest, no na tyle i na ile mogę ocenić, bo piątki nie dam, bo nie umiem, ale powiem, że... No w sumie tej rodziny mamy około 30 sztuk, no, czy, może, no 25-30, no i cała rodzina, jak przychodzi 300 powiedzmy podwiad, no to 15 na gołębniku, 9 z tej rodziny. Widzę, że tu kolega pretendent do Afryki, bo to podwiad, to tam tak na Afryce gołębie latają, ale ciekawe, no szukamy tych twardych gołębi. Wnuki, prawnuki lecą. Już się od 100 do 900 to Tomek wszystko leci. I połączone właśnie te gołąbki są dzieci z rozpodu na dzieci z piersiaków i niesamowicie chyciła ta krzyżówka. To ja się już nie dziwię, czemu go nie chcą promować, jak on tak tu wszystkich leje po okolicy. Też właśnie zapomniałem powiedzieć o gołębiach, Wolemancy od Rotter. Też super gołąbki się skrzyżowały i z Wandana BS Panderozy już jedynki na rejon. No ładny, ładny, bardzo ładny gołąbek. Oddamy go może, to może on oddam właścicielowi, bo się źle wpuszczę, będzie problem. A, to jest siostra tego gołąbka. 14 konkursów jako roczny. 14 na 14. Czyli wszystkie 700 i wszystkie 500. Wszystko. Czyli jak to się mówi, nie ma miękkiej gry. Kosz weryfikuje, no, ładna samica, rozpierzona trochę. Pokażę tak bokiem, żebyśmy ją zobaczyli w całej okazałości. No to jest pełna siostra tamtego samczyka. Jak mówię, 55 konkursów od 2016 do 2020. Może ci to tak patrzą, to zobaczcie panowie, o, jak robię. Ja to nie patrzę, ale dla tych, co patrzą, to im zrobię. Nie, bardzo ładny gołąbek. No taka nieduża. No średnia powiedzmy. No nie, 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 ja lubię trochę większe gołębie, ale ta mi się podoba, ładna samiczka. No i ma tą cechę, którą ja w oku bardzo lubię. Gołębia. Bardzo mi się podoba, na przykład tutaj, jak podnosi się powiekę, jest taka druga powieka i jest taka kreska czarna, widzisz? No, no. I zauważyłem, że no nie, to się jakoś tam nie sprawdza. Przy okazji się czegoś dowiedziałem. Każdy tam jakieś swoje teorie ma, ale ja na przykład posprawdzałem u siebie lotniki, które mi latają i no 90% ma. Nie sprawdza się to przy gołębiach, zauważyłem, które mają białe paznokcie. Wtedy ta powieka się jakby nie ujawnia. Rozumiem. Ale to jest tak samo jak, no nie każdy wysoki będzie grał w kosza, tak samo nie każdy z gerem poleci, nie każdy z jakim okiem poleci, no to jest jakieś tam większe prawdopodobieństwo. Większa szansa. Tak, szansa. No jak widać, Romkowi się udało, nam też się udało, ale coś tam się udaje. Dobra. Ładny gołąb. Odgnała to deszka piersiaka i sami to dubek. Wnuk Finekę 5000, to ta samiczka też jako roczna, 11 konkursów, 700 wszystko, 2-latka 12 konkursów, 3-latka 12 konkursów, 4-latka też zrobiła 12, w tym roku na Brukseli, druga siadła na okręg i co ciekawe, dzieci jej 3 razy pierwsze na rejon, 3 razy jedynki, samce. Czyli nie to, że ona leci, to jeszcze wydaje. Geny ma super. Trzeba zrobić geny, Tomek. Zrobimy, zaraz pobierzemy, ale wydaje... 3 razy pierwsze na rejon. Ale wydaje... I wnuki też, to samo, w połączeniu na właśnie te gąbki od Otto Kornera z Innie Hermans Kusters, no fenomenalnie. Nie, właśnie tutaj kreski się nie sprawdza, nie? Nie ma tej kreski, ale a ciało poznacie? Biały ma, biały ma i dlatego nie będzie miała. I siostra jej, tak samo, trzecia na okręg 700. Ale bardzo ładne oko ma, jeżeli chodzi o ułożenie tych ziarny, jak na to patrzę, to naprawdę... No dużo ludzi się dziwi, że jeszcze nie mlecę, ale w przyszłym roku niestety, jak ma być ciężki program, dużo lotów dalekodystansowych, to niestety musi lecieć jeszcze. No powiem, że to mam takiego hodowcę, nie będę wymieniał może nazwiska, ale raz mu gołąb zrobił jedynkę i już go zamknął w antu do końca życia, a tutaj gołąb robi 14 po 14, dzieci gonią, wnuki gonią i kolega dalej leci, także no, jestem podziwu, ale jak to się mówi, dobre lotniki giną w powietrzu. Mamy nadzieję, że ta samica nie zginie. Co mogę powiedzieć, te same gołąbki są u kolegi Piotra Kronowskiego w Kłodzku. No i jest rewelacja. 19 uchował, 17 zostało polota. Idealnie. Mówi, że super leciały. I znowu właśnie dzisiaj wysyłam mu samiczkę z tej linii, no zadowolony jest. Także Leszek ma znowu reklamę, bo to też podejrzewam, że i po jego gołębie. Tak. Także pozdrawiamy Leszka Pielesiaka. Bardzo ładny gołąb, ale podam się. Ta samiczka z lotu narodowego Bruksela zameldowała się u nas godzina 8.52. To był drugi gołąbek na cały okręg Bielsko-Biała. Fenomenalny gołąb. Fenomenalny. Jest super lata. To jeszcze dzieciaki takie po niej wychodzą, że też... Ze 100 km 700 to po prostu nie ma danej różnicy. Siada wszędzie czołowo. Siostra jej, półsiostra, wnuki, mówię prawnuki, dzieci po siostrze, wszystko. Cała ta rodzina, no wyśmienita. Ta cecha białe pióczko
pod ogonem. Jeśli dzieci takie mają, no to... To już jest rewelacja. To już wiesz, tak, bo to już wiesz. No, bo poznałem po prostu. To trzeba też czasu, żeby poznać daną minię gołębi, nie? Choć twoja hodowla to nie jest jakaś taka długa historia, tak, bo ty... I niewielka jest ta hodowla. No, ale trzeba z gołębiami przebywać, też mówiłeś na początku. Trzeba pracować. Trzeba pracować z tymi gołębiami. Pracy dużo niestety, ale coś za coś. No ale większość osób myśli, że coś poda i gołębie na siłę polecam, a to nie tylko tyle. O, Tomek od razu tu już pracuje. 0,18. 0,18. Możemy też zobaczyć, jak się tutaj 5525 właśnie pobiera badania przy okazji. Nie, takiego gołębie to my nawet sami pobieramy, że tak powiem, dla sprawdzenia ze swojej ciekawości, a takiego gołębia to warto mieć w bazie, bo to nie jest przypadek, że gołąb takie rzeczy robi. Kamera jest ręce ci się trzęsami. Tak. Kamera. Ludzie patrzą, obserwują. Dokładnie. O. I panowie, tak też powinien mieć pobierany doping. Doping z krwi, a nie z gówna. Dziękuję. Wystarczy. To z gówna gówno wyjdzie. I dalej będą szprycować. Znaczy, i pobrane. Tak, pobrane. Dużo właśnie hodowców z naszego rejonu tylko umie gadać doping, ale pracy przy gołębiach nie widzą i jakości gojemnika. Ale to ja już wiem, czemu do mnie dzwonili, tu z Bielska się pytali, czy doping zrobię, już wiem, o kogo chodziło. No bo jak się 4 lata tak leci, jedynki na rejon, całe siadają po 5, po 6 pierwszy, na młode po 11 i to nieprzyciemniane, a i nic, no to potem ludzie się dziwią. Mi się wydaje, że to materiał, praca, no i tutaj też poświęcenie. Widać, że ręka do gołębi jest zaangażowanie, no bo tu z tego, co widzę, kolega nie robi tego, że tak powiem, z przymusu, tylko dla przyjemności. A są sukcesy i takich ludzi warto wspierać, dlatego też tu się pojawiliśmy. Tak, my zawsze staramy się odwiedzać takie hodowle, które latają w okręgu, w oddziale na wysokim poziomie. Nie są to hodowle komercyjne, ale od kilku lat właśnie zdobywają te czołowe nagrody. Tu jeszcze warto podkreślić, że to te loty wspólne, te 40-50 tysięcy, 30 idzie na taki lot i wygrać taki lot, no to jest... No i tak jeszcze z zawodnikami takimi, którzy no, olimpijczyki mają, są cały czas na topie, tutaj gołębie jednak, no nie ukrywajmy, to są zawodowcy pierwsza klasa. Mm-hmm. To jest czołówka polskiej sceny gołębiowej, no a tutaj kolega z niewielkim stażem pokazuje, że młodzież też potrafi, że do młodzieży świat należy, także i tutaj pozdrawiamy Tomka Rumińskiego, który niejednokrotnie udowodnił, że młodzi potrafią. Tak. I tyle. Trzeba chcieć, trzeba pracować. O, trzeba chcieć, to właśnie powiedział mi ten mój kolega kiedyś, że wygrać trzeba chcieć i to jest podstawa, jak się chce i pracuje. Głowa to... do góry i do przodu trzeba. Dokładnie. To jest samiczka 1993, to jest prezent od kolegi Pawła Socały z Andrychowa. Ta samiczka w swojej karierze 55 konkursów czy 56, 12 w pierwszej dziesiątce, przepraszam, 11 na oddział, 11 w pierwszej dziesiątce, 30 razy w top pierwszej setce. Siada też od 100 do 700, pierwsza lotniczka rejonu, druga lotniczka rejonu, pierwsza lotniczka okręgu, trzecia lotniczka okręgu, czwarta lotniczka okręgu. A to gołąb lotowany u Ciebie? Tak, lotowany u mnie, już jest wycofany do rozporu. Aha, czyli to jest prezent od kolegi, który kolega Ci dał i Ty nim lotowałeś? Tak, tak. No i widzicie, koledzy mówią, że prezenty są kiepskie. Ja też dostałem prezent. Wyszpielita samica. Też ją sobie pobiorę, bo to taki gołąb to warto mieć. W tym roku druga ze 700, szósta na okręg. I kariera jelotowa się skończyła. Skończyła, właśnie. Zasłużyła. No 6-letnia samica, no... 50 ile konkursów? Ponad 55 bodajże, który teraz... Tak jakoś... Jak się mi numerek sobie typu? 0420. 0420. 14 rok. 14 rok. 1993. 1993. To sobie odłożę. Także chociaż to pobranie krwi, jak widać, to nie wiąże się z ucięciem palca, nacięciem żył, nie wiadomo czego, to jest dosyć proste pobranie. O, tyle nam z materiału wystarczy i to sobie takie wymazóweczki, my to też wszystko dostarczamy, pobieramy, tu piszemy numerek 2, tam pod numerem 2 jest numer gołębia i wtedy już wiemy, co to za próbka. Jak długo takie badanie trwa?
A powiem, teraz około 3-4 tygodni, bo no, mamy trochę zamówień od hodowców, którzy w tamtym roku mieli badania, posprawdzało im się to i chcą po prostu zrobić te gołębie, resztę gołębi. No i też mamy teraz próbek z zagranicy, także od 3 do 4 tygodni. Wiadomo, że są jakieś próbki pojedyncze, tak jak te, to zrobimy to szybko. Mamy też teraz do zrobienia prawie 100 gołębi ze wspólnych gołębników, zaraz jeszcze musimy jechać do Was. Z Kataru przyszło około 400 próbek, pobrałem w Polsce ostatnio około 350, także no jest trochę roboty. A tutaj jest samiczka ze spodu, odeszka piersiaka, co właśnie wydała kapitalne gołąbki. Właśnie tą samiczkę 5525, tak od 100 do 700 lata, 61-75 numer, 29-40 wnuki, dzieci z różnymi samcami, fenomenalnie są. To jest Zini Kopmana, odeszka piersiaka, oryginalna samica z 12 roku. Powiedz mi, jak to jest u Ciebie z tym sparowaniem? Czy Ty co roku przeparowujesz gołębie, czy jak masz jakieś takie sprawdzone pary, to starasz się to trzymać razem? Jak to wygląda? Różnie, no. Staram się zmieniać partnerów. Nie ma tak. Spróbować. Ona właśnie była z dwoma samcami, fenomenalne gołąbki. Ja się jeszcze pobiorę, bo... To jest 0,266. 0,266. 12 rok. No. 149,42. 49,42. Ja powiem, że to takie badałem dwie samice od Leszka Piersiaka, chyba z podobnej linii Kopmana u Wieśka Ragusa. Kurczę, fenomenalne gołębie miały te geny. Mam też naprawdę gołębia jednego od Leszka, dostałem z linii Amana, ale czaję się tam, panie Leszku, na Bambo. Od Leszka kapitalne gołąbki. Nie no, Leszek też jest na wspólnych gołąbikach i tu się muszę pochwalić. Taką aukcję robiłem kiedyś gołąbków w Stanach. Dla moich klientów z Polski, ze Stanów, gołębie z Polski i na Hoosierze, na tym największym gołębiku w Stanach, od właśnie kolega kupił Zbyszek Szuba tą samiczkę od Leszka Piersiaka. No i jak do tej pory ta samiczka ciągle się utrzymuje i nawet tam siada na 4-5 tysięcy gołębi w pierwszej setce. Także wydaje mi się, że Leszek będzie miał fajną reklamę, jeżeli ten gołąb usiądzie w pierwszej setce na takim prestiżowym gołębniku. Także te gołębie się pokazują. Także to my przy okazji jeszcze badania tutaj porobimy, koledze. Obsługujemy kompleksowo. Tak, za jedną mańkę, jak to się mówi. Tak, nie dość, że mogliście zobaczyć tutaj bardzo dobrą hodowlę o niewielkiej ilości gołębia, o rozpłodzie, tu już nie będę mówił, że parę gołębi na rozpłodzie jest. 9 par to naprawdę. Tak. Muszę do tej liczby zejść. Że większość chyba hodowców musiałaby do tej linii zejść, do tej liczby. No cóż, aha, jeszcze pokażemy gołębnik, bo gołębnik jest funkcjonalny, no mówię, ten jeden mianownik jest, żeby gołębie też dobrze leciały, to musi być super gołębnik. Zobaczcie sobie na wentylację, jak to wygląda. A, to belgijskie rozwiązanie, czyli z tej strony jest nawiew, tam z drugiej strony też jest tak otwarte. Samo, tak. Tak, że tu z tej strony jest, wchodzi powietrze, z tamtej wychodzi, albo odwrotnie. Tutaj jak widzimy, tu są te ograniczniki, te szyby są specjalnie tak zrobione, żeby bezpośrednio to powietrze nie wlatywało, żeby nie było tego uderzenia. No i wylatuje po powietrze też z tamtej drugiej strony i tu mamy tą kalenicę, nie wiem, czy będzie widać, tam tak otwarte. Nie ma jakiejś tutaj wymyślnej dachówki, zwykły tu jest, ondulina jest i też daje radę. No, tu jak kolega mówił, rozpód do wiosny tutaj będzie siedział na tej wolierze, śnieg, nie śnieg, muszą się hartować. Odnośnie szczepienia, jak to tu u Ciebie jeszcze wygląda? No szczerze, my tylko szczepimy młode. Już później dorosłej gołębi nie szczepicie, nie? Nie staracie się nie szczepić. Może to jest dla niektórych zaskoczenie, ale nie. Ja też nie ukrywam się z tym. Ja też jestem zwolennikiem tego i uważam, że... A młode dwa razy szczepicie raz? Dwa razy. Młode, no, dwa razy, tak. Dwa razy zawsze szczepicie. W tym roku była RP i od Dąbkowicza taka jego szczepionka. No, ja uważam, że też jednak te młode szczepienie tych młodych, że mam wiele telefonów, wiele przypadków, gdzie właśnie po szczepionkach te stare gołębie, gdzie są zaszczepione, to często padają albo dostają jakiś zwynaturzeń i kończy się to zazwyczaj urwaniem głowy. No, te starsze 4-5-letnie. Tak, no ja uważam, że tak jak za młodego człowiek jest raz szczepiony, tak samo powinien być gołąb i wiadomo, są jakieś tam choroby, które się... Tak, zaszczepienie na grypę. No, zaszczepienie na grypę nie daje wcale gwarancji, że ktoś nie będzie chory na tą grypę. Tak samo z zaszczepieniem gołębia na paramyksę to nie ma. To ma wspomóc organizm, ale to nie ma 100% gwarancji. No, żadna szczepionka nie daje 100%, no ale jest większa szansa, że go... Dokładnie. Duża szansa po prostu, tak? Dobrze, jeszcze ostatnim rzut okiem zobaczymy... W ogóle nie szczepię. W ogóle go mi swoich nie szczepię. Tylko ja daję na te wspólne gębniki. Ja chcę tak gołębie zahartować. Bo wiesz, jak u mnie się on źle chowa w gnieździe, to nie ma łba. Ja na przykład robię młodym tak, że raz w tygodniu zabieram im picie jedzenia na dwa dni, na półtora dnia. I ten, który najbiedniejszy jest, to już nie idzie. A potem przed wysyłką robię tak, na przykład, że na 10-12 dni daję full koryto. I ten znowu, który jest najgrubszy, też nie idzie. Bo tam jest full żarcie cały czas. I ten najgrubszy na starcie ma już przegrane szanse, jak przyjdzie pod wiatr, czy będzie ciężko, bo on jest za ciężki.
Więc też tak staram się, tak hodowca podpowiedział i staram się to robić, żeby właśnie te gołębie trochę przegłodzić, a na sam koniec znowu je zapaść i dać te najmniej zapasione. Bo jeżeli widzimy, że gołąb sam reguluje karmę, to on się na gołębiku nie powinien zapaść wspólnie. Także cóż, no życzymy Tobie sukcesu w 2021 roku. Mam nadzieję, że ten koronawirus tutaj nam nie namiesza i sezon będzie dobry, będzie lepszy niż ten 2020. No walcz z tymi tutaj tuzami, z tymi mistrzami, wygrywaj tak jak wygrywasz do tej pory. No będziemy także starać się, będziemy pracować wraz z tatą, poświęcać się temu. Będzie no, suplementacja, bez zmian karmienie, bez zmian na gołębie. Są dobre, myślę, że jeszcze pokażą swoją klasę. Już pokazują. Ale spokojnie. Jeszcze długa kariera przed nami. Wszystko przed Tobą. Pozdrawiamy. Dobry lot. Dobry lot. Dobry lot.